Paweł mówi tak do Kościoła w Koryncie. Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga, Jego Bożej mądrości, przeto podobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Świat przez swoją mądrość nie może poznać Boga. Nie można poznać Boga na poziomie intelektualnym. Nie można powiedzieć, ja wiem, że jest Bóg. Albo na przykład przeczytałem Biblię, ale to, że ktoś przeczytał Biblię, że ktoś wytęża się, aby rozwiązać różnego rodzaju zagadki teologiczne, to w żaden sposób nie pomoże mu znaleźć Boga. Bo jest napisane, że świat przez mądrość swoją nie poznał Boga. To jest niemożliwe, żeby poznać Boga przez intelektualne doświadczenie. Niemożliwe. Wielu ludzi, gdy ma takie doświadczenie, to mówi, spotkałem się z Bogiem. W naszym kraju w zasadzie co drugi człowiek powie ci, że jest wierzący, że zna Boga. Ponieważ on intelektualnie zgadza się z pewnego rodzaju historycznymi zjawiskami. Przeciętnego Polaka zapytasz, czy Chrystus wstał z martwych, to taki Polak powie tak. Przełom marca i kwietnia. Wtedy jest Wielkanoc. A to nie ma nic wspólnego z jego poznaniem Boga. Spotkanie z Bogiem to spotkanie z osobą. I Paweł mówi, że skoro przez mądrość, przez ten intelektualny ogląd nie można poznać Boga, to znalazł się inny sposób. Bóg znalazł doskonały sposób. Przez głupie zwiastowanie. Spotkałem Jezusa w swoim życiu, bo w naiwny sposób uwierzyłem w to, że On naprawdę kiedyś żył, naprawdę chodził po ziemi, że naprawdę był Bogiem, że naprawdę umarł i trzeciego dnia wstał z martwych. Naiwnie w to uwierzyłem. Naiwnie w to uwierzyłem. Bez żadnych dowodów. Bez żadnych dowodów. Naukowcy, teolodzy, teologiczni naukowcy wyciągają różnego rodzaju rozprawy o tym, jakie są dowody na powstanie zmartwych Chrystusa. Nie ma żadnych dowodów na powstanie zmartwych Chrystusa. Żadnych naukowych dowodów. Żadnych. A wiecie, dlaczego nie ma żadnych naukowych dowodów na powstanie zmartwych Chrystusa? Bo Bóg o to zadbał. To zamysł Boży, aby nie zostawić ludziom intelektualnego śladu, aby nie mogli się poślizgnąć, gdy za pomocą małego, słabego intelektu próbowaliby dotknąć Bożych prawideł. To Bóg się postarał, aby nie było dowodów. To On o to zadbał. Rozumiesz? Jemu się upodobało, aby przez głupie zwiastowanie powierzyć ludziom tajemnicę zbawienia. Wiesz, mówię teraz do tych z was, którzy kiedykolwiek się zakochaliście. Spotkałeś człowieka i on ci powiedział, kocham cię. Żadnych dowodów na to nie miałeś, albo nie. Stał przed tobą ten człowiek i mówił, kocham cię i chcę z tobą być. Jakie dowody na to? Żadnych. Żadnych.
A jednak ci z was, którzy zaufali temu prostemu impulsowi miłości, jesteście dziś szczęśliwi i obfitujecie. Rozumiecie? I jeśli uwierzyłeś impulsowi miłości i zdecydowałeś się, że pozwalasz się kochać, to dzisiaj wiedziesz szczęśliwe życie. Jak się cofnąłeś, to jesteś nieszczęśliwy. Po prostu. I tak jest z tą wiarą w Boga. Upodobało się Bogu przez głupie zwiastowanie, przez poinformowanie ludzkości, że kiedyś, 2000 lat temu, sam Bóg pod postacią człowieka zszedł na ziemię i aby nie musiała ludzkość zginąć za swoje odstępstwo od Boga, umarł za wszystkich. Aby każdy, kto w Niego wierzy, po skończeniu życia tu na ziemi, mógł pójść do nieba, a w jeszcze dalszej wieczności uzyskał nowe ciało i życie na nowej ziemi pod nowym niebem. Upodobało się tak Bogu. I ja to przyjąłem. I każdy z was, kto to przyjął, narodził się na nowo z Ducha Świętego. I zupełnie wszystko się zmieniło w twoim życiu. Zupełnie wszystko się zmieniło. Zupełnie. Pamiętam, jak wyszedłem na wolność po moim nawróceniu. Wyszedłem z więzienia, wróciłem do mojego miasteczka. Wyszedłem sobie kilka dni po moim wyjściu, aby przejść się po ulicach, ponieważ siedziałem ponad 3 lata, chciałem swobodnie pochodzić, a nie w kółko. I zobaczyłem człowieka, który na mój widok natychmiast zaczął uciekać. Spojrzałem na niego i uświadomiłem coś sobie. Zacząłem go gonić. Zaczął jeszcze szybciej uciekać. Dopadłem go, a on zaczął się kryć i mówi tak: oddam ci wszystkie pieniądze, przepraszam cię, nie bij mnie. Ja mówię: właśnie chciałem ci powiedzieć, że ci wszystko darowuję. Chciałem ci powiedzieć, że spotkałem Jezusa. Chciałem ci powiedzieć, że nic mi nie jesteś winien i że cię nie zleję na tej ulicy. Chciałem ci to właśnie powiedzieć. On mówi: jak to? Ja mówię: siadaj na tych schodkach, to ci wyłożę dokładnie, drogie państwo. Widzisz, dla człowieka tego to był szok, co się stało. To głupie zwiastowanie, które do mnie doszło, o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, sprawiło, że stałem się innym człowiekiem. Nowe narodzenie czyni cię innym człowiekiem. Innym człowiekiem. Nie naprawia cię. Czyni cię innym człowiekiem. I to jest Boża moc. Jeżeli do tej pory próbowałeś kogoś intelektualnie przekonać o Jezusie, to dzisiaj za to przeproś Boga. Powiedz: Boże, przepraszam cię. Bo ja niedokładnie przeczytałem twoje słowo. Ja niedokładnie to przeczytałem. Ja próbowałem ludziom przez mądrość wykładać ciebie. A to chodzi o głupie zwiastowanie. Boże, naucz mnie tego. Naucz mnie stawać przed ludźmi i głosić prosto Ewangelię mocy. Naucz mnie tego, Święty Duchu. Naucz mnie nie mądrzyć się. Naucz mnie, naucz mnie. I tak się módl do Niego dzisiaj. Ojcze, wywyższamy ciebie. Ty, który zawsze nas wysłuchujesz. Ty, który jesteś wielkim Bogiem. Bogiem prawdy. Wywyższamy ciebie. Wywyższamy ciebie. Ty, który w swoje miejsce nas postawiłeś, Jezus. Abyśmy nieśli temu światu poselstwo o śmierci i zmartwychwstaniu twojego Syna. Uwielbiamy ciebie. Czcimy ciebie. Yeah.
pragnął zwodzić. To, co powiedział Artur, że upodobało się Bogu, aby się ludzie zbawiali przez proste zwiastowanie słowa. Nie przez kombinowanie, ale przez proste zwiastowanie. Rozumiecie? Wszyscy chcemy, aby nasza praca była efektywna. Kiedy apostoł Paweł wraz ze swoim zespołem pracowali w Efezie, to ich modlitwa na pułapie strategicznym miała sukces. Podważyli warownię, która się nazywała Artemida Efeska. Nasza modlitwa ma być skuteczna. Wszystko inne to bzdura i pseudochrześcijaństwo. Kiedy nasze modlitwy nie są skuteczne, rozumiecie? Kiedy my się nie skupiamy na jednej rzeczy, dlatego diabeł przychodzi po to, aby zwodzić. Jego celem jest to, aby do naszej głowy udało mu się wrzucić jak najwięcej informacji. I te informacje, rozumiecie, rozproszą umysł. Przychodzi i zwodzi. Artur, módl się przeciwko wszelkiemu zwiedzeniu. Przeciwko wszelkiemu zwiedzeniu. Wszystkie władze, wszystkie
Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Widziałam nową ziemię. I zasłużona Boża w świecie. Widziałam nową ziemię. Boża zbawność. Człowieku do tobą. Widziałam nową ziemię. Przez wiarę. Przez wiarę. Czujesz pustkę w głowie teraz, to to jest dobry stan. Przestało szumieć i biegać. To taki stan jest punktem wyjścia. Punkt wyjścia. Uwielbiaj Boga. Z tego miejsca teraz. Z tego miejsca. Alleluja. Wywyższamy Cię. Nie zawieszę. Jezusie, nie, tu zarobuję pieniądze. Wszystko mogę zrobić.
Thank you.
wywyższamy Ciebie. Wywyższamy Ciebie, Święty Duchu. Tylko Ciebie, Jezus, mój Bóg.
Jesus.
Świętym Duchem Swym. Jezus, zaufałam Ci. Jezus, zaufałam Ci. Podałeś mi dłoń. Pokazałeś mi to. Objawiłeś mi niebo. Thank you.
i osoba. Zatraciła radość swojego zbawienia. Przestałeś lub przestała się cieszyć swoim zbawieniem. Spowszedniało cię. Ale to dlatego, że w którymś momencie życia podjąłeś lub podjęłaś złe decyzje. Przechyliła się waga priorytetów. Jeśli to jesteś ty, wyjdź na środek, chcę się o ciebie pomodlić. Ja wołam.
Jezusa, który mówi do tych kościołów.
każdego z tych elementów Kościoła. A w każdym z nich znajduje się słowo zwycięzcy. A zwycięzca odziedziczy. A zwycięzca dostanie. Słowo zwycięzca inaczej tłumaczy się też jako bohater. Cóż wam powiem? Królestwo Boże mogą szerzyć tylko bohaterowie. A reszta będzie tłem. Reszta będzie tłem. Królestwo Boże szerzą bohaterowie. Reszta pozostaje w tle. Idziecie za bohaterami. Bohater zawsze idzie z przodu. Czy chcesz taki być? Czy chcesz być takim bohaterem? Czy jesteś w stanie ponieść ciężar bohaterstwa? Bardzo ważne. Nie wiem jak ty, ale ja chcę w Królestwie Bożym, w tej części, której dziś jeszcze nie widzę, odziedziczyć bardzo dużo. Ewangelia nie jest demokratyczna. Panuje socjalistyczny ustrój, że wszyscy dostaną porówno, bo przyjęli Jezusa. Bzdury. Jak na ziemi wszyscy chrześcijanie nie doświadczają tak Boga, tak samo w niebie nie będą mieli takiego dziedzictwa. Wszyscy pójdziemy do nieba. Ale to bohaterowie. Bohaterowie. Tak jak tutaj przewodzą, tak będą przewodzić tam. Myślisz, że to się zmieni? Czy jeżeli jesteś tłem tutaj, to tam będziesz kim? Mówię do tych z was, w których sercach pali się te nogi. Jeśli to się pali w tobie, jeśli chcesz żyć bohaterskim życiem, to chcę, żebyś poszedł za tym ogniem. Żebyś złożył gdzieś deklarację przed Bogiem, powiedzieć: Boże, ja nie chcę być szarym tłem. Nie interesuje mnie to. Przestań nazywać pokorą bycie szarym tłem. Przestań. Rozumiesz? Jeżeli tli się to w tobie, chodź do przodu. Będziemy się modlić. Ja chcę, żeby ogień Świętego Ducha w was płonął. Napisałem ostatnio o tym, że lepiej jest spłonąć niż zgasnąć. Spłoń! Rozumiesz? Lepiej spłoń niż zgaśnij. Nie chcę, żebyście byli szarym tłem w Królestwie Bożym. Nie chcę, żeby ten Kościół to byli ludzie, którzy są szarym tłem, którzy tworzą tło. Nie chcę tego. Nie chcę takiego czegoś w życiu. Chcę, żebyście byli bohaterami, żeby za wami szli ludzie. Chcę, żeby ludzie błogosławili się waszym imieniem. Rozumiesz? Chcę, żeby o was opowiadano opowieści, żeby śpiewano o was pieśni. Chrystusa nie uwielbia się w ten sposób, że się w Niego uwierzyło. Chrystusa uwielbia się w ten sposób, że postępuje się tak jak Chrystus. Rozumiesz? Chcę, żeby wasze imiona czyniły różnicę na świecie. Że tam, gdzie się pojawicie, aby ślad Świętego Ducha wypalał siebie jak ogień z nieba. Chcę, żebyś był człowiekiem zgodnym z tym bohaterskim płomieniem, który płonie w tobie. Chcę, żebyś teraz modlił się, tak jak mówi twój
Twoje serce i chcę, żebyś powiedział: Boże, ja poniosę ciężar bohaterstwa. Proszę Cię, zrób to. Potem jak wrócisz do domu, to wyrzuć wszystkie książki środka. Wywal cały materiał, który mówił do Ciebie, że masz być zwykłym, pokornym, słabym chrześcijaninem. Chodzić do kościoła i przynosić dziesięcinę. Ja chcę, żeby moc świętego ducha wypełniała Was. Wypełniała Was poprzedni. Ja tego chcę, żeby moc świętego ducha wypełniała Was poprzedni. Ja
ona wróciła do domu. I ona była bardzo słaba. I pierwszego dnia pobytu w domu modliła się. I Bóg do niej powiedział tak: ty pojedziesz w Himalaje, tam gdzie jest okno 10-40. I ty pójdziesz na Mount Everest i będziesz kosiła we wszystkich wsiach na Mount Everestie. Ona zaczęła płakać i powiedziała: Panie, ja mam słabe serce. Ja nie mogę wchodzić na góry. To są tysiące metrów nad poziomem morza. A Bóg do niej powiedział tak: ze mną możesz iść bez serca na Mount Everest. Bez serca. Tylko się skuć. I ona poszła. I mając 50 lat, będąc budowana, zorganizowała kampanię ewangelizacyjną na Mount Everestie. I zewangelizowali okno 10-40. Wiecie dlaczego? Bo ona uwierzyła. Ona mu uwierzyła. Ja mu kiedyś uwierzyłem. Ja przyszedł do mnie do więzienia. Ja mu uwierzyłem, że umarł za moje grzechy. Że już nigdy mi nikt nie policzy tego, że zabijałem. Że handlowałem narkotykami. Że napadałem ludzi. Ja mu uwierzyłem. I powiedziałem: ja chcę być twoim bohaterem. To jest dla mnie za mało siedzieć i czytać pismo. I mówić: Jezus jest moim bohaterem. To jest dla mnie za mało. To jest dla mnie za słabe, Boże. Ja nie chcę tak. Nie interesuje mnie to. To ja mam tym być, kim ty na tych stronach. Ja mam tak żyć. I zrobić jeszcze więcej niż ty, Jezus. I przez to oddam ci chwałę. Tak się oddaję Bogu chwałę. A nie przez to, że się w Niego patrzy. Rozumiecie? Tak się oddaję Bogu chwałę. A nie gapiąc się w Niego. Nie gap się w Boga. Bądź bohaterem. Niech to płonie w tobie. Niech to ci nie daje spać. Rozumiesz? Niech to przeniknie w ogóle każdą część twojego życia. Skupię na tym punkcie. Staj się fanatykiem. Przestań słuchać tych humanistycznych wypowiedzi, że jak będziesz taki dziwny, to ten świat nie będzie chciał cię słuchać. Olej to, to diabeł mówi. To diabeł takie rzeczy mówi. Bądź niezwykły. Szczególny. Wykrzesz to z siebie. Każdy z was to ma. Każdy z was. Każdy z was. Chory kraj, w którym rządzą w ogóle demoniczne siły, mówi ludziom, że jest inaczej. Na całym świecie, tam gdzie ludzie myślą choćby trochę logicznie, ludzie, którzy posiadają w sobie coś, idą i pokazują to innym. Muzycy stają na rogach ulic i grają, mówią: spójrzcie na nas, jesteśmy utalentowani. Malarze malują. A u nas mówi się: schowaj ten skarb, zakop i patrz na Pana. Jest w Biblii napisane o tych, co te skarby zakopują i czekają na Pana. Na Pana. Pan przyjdzie i tych w ogóle, co pochowali te skarby, opieprzy nasz wszechświat stoi. Rozpalał płomień w sobie. Żebyś stał codziennie rano i mówił: jestem niezwykły. I
będę robił niezwykłe rzeczy. Nie będę robił zwyczajnych rzeczy. Podbiję ten świat. Podbiję ten świat. A jeżeli nie potrafisz tego powiedzieć, to powiedz drugą część. Powiedz: Boże, jeśli nie odnalazłem w sobie bohaterstwa, to znajdę sobie bohatera i z nim będę do końca życia. I wtedy znajdź sobie bohatera i trwaj przy tym bohaterze. Tylko błagam Cię, nie mów mi, że to jest Jezus. Nie rób tego, dobrze? Zostaw to. Nie rób takich rzeczy. Ci, co mówią, że tylko Jezus jest ich bohaterem, to są nieroby. Nic nie robią. Nic nie robią. Śpiochy. Nieroby i śpiochy. Rozumiecie to? Nie chcą ryzykować. Nie chcą zaryzykować. Mówią: stracę rodzinę, stracę pieniądze, stracę dzieci, stracę męża, stracę żonę, stracę życie. Tak mówią nieroby i śpiochy. Rozumiesz? Prawdziwi wojownicy biorą swoje dzieci, idą na wojnę. Biorą swoje żony, mężów, majdan na plecy, idą. Rozumiecie, o czym mówię? Kto ma uszy, niechaj słucha tego poselstwa. Idziemy dalej. Nie zatrzymamy się. Nigdy nie stworzymy suchej, dziwnej, plastikowej frakcji religijnej. Rozumiecie? Rozpoczęliśmy tłumaczenie nowej Biblii. Będzie się nazywała Biblia Mocy. Przekład apostolsko-proroczy. Wystawimy to na świat. Rozumiecie to? Rzucimy diabłu w pysk. Powiemy: zobacz, oto jest prawda. Dotrzemy z tym do setek tysięcy ludzi. Rozprawimy się z chorym systemem, z którym nikt się jeszcze nie rozprawił. I w Królestwie Bożym. Amen. Będziemy uznani za zwycięzców. I zrobimy masę innych rzeczy. Wiecie dlaczego? Bo właśnie mamy łaskę. Bo łaska nas do tego uzdolniła. Rozumiecie? Bo nic nie musimy, a już wszystko możemy. Rozumiecie? Niech nasze serca w tą stronę dzisiaj idą. Uwielbię Boga. Wstań proszę. Wywyższaj Go za to. Niech ten ogień płonie w Tobie. Ojcze, uwielbiamy Cię za ten ogień. Yeah.
Pomóżcie Ewangeliście na to ręce. Okej.
Połóżcie na to ręce i niech i uwolnicie namaszczenie, to tu będzie pocięte. Pójdźcie do konkretnych osób. Kiedyś jeszcze w innej sali przed człowiek do nas. Jego syn był chory. Był chory psychicznie. I przyniósł materiał z wiarą, że ten materiał uzdrowi jego syna. Człowiek ten był kierowcą ciężarówki. Wiele lat jeździł ciężarówką. I miał zwyrodnienie biodra i kolana. Ludzie modlili się o materiał. Człowiek go schował w kieszeń i poszedł po nabożeństwie do domu. I dzwoni do mnie w następnym tygodniu i mówi tak. W drodze z kościoła do domu zostało uzdrowione moje biodro i kolano, bo w tej kieszeni miałem tą szmatkę. Tylko przez to, że to niósł do swojego syna. Nie lekceważcie Bożej mocy. Słowo Boże mówi, że rzeczy duchowe są głupstwem dla tego świata. Świat by je chciał intelektualnie ugryźć. Co duch, to duch. Czy jest ktoś z was, kto jeszcze nie pojednał się z Bogiem i dzisiaj chciałbyś to zrobić? Jeszcze nie oddałeś mu swojego życia? Chodź tu do mnie na środek, pomodlę się z tobą. Oddasz życie Bogu, który umarł za twoje grzechy, który otworzył się drogę do nieba. Jeżeli jeszcze nie spotkałeś się z Nim, chodź teraz się z Nim spotkasz tutaj. To ważna decyzja. Kto z was chce, kto jest odważny, kto chce dołączyć do grona świętych ludzi? Trzeba chodzić. Coraz lepiej.